Co to jest choroba von Willebranda i jakie są jej przyczyny? Prawidłowe krzepnięcie krwi uwarunkowane jest wieloma elementami składowymi. Podstawowe z nich to prawidłowa liczba i działanie płytek krwi, obecność czynników krzepnięcia, białek krążących we krwi, które uaktywniają się w razie krwawienia, prawidłowo zbudowane naczynia krwionośne. W przypadku choroby dotyczącej jednego z wyżej wymienionych elementów krzepnięcia krwi dochodzi do jego zaburzeń, co może objawiać się krwawieniami, łatwym siniaczeniem, występowaniem wybroczyn na skórze, a u kobiet obfitymi krwawieniami menstruacyjnymi. Stan taki nazywa się skazą krwotoczną, a w zależności od dominującej przyczyny określa się go jako skazę krwotoczną płytkową, osoczową lub naczyniową. Choroba von Willebranda zaliczana jest do skaz krwotocznych osoczowych. Jest to choroba wrodzona, wynikająca z zaburzeń genetycznych. Objawy choroby spowodowane są niedoborem lub brakiem czynnika von Willebranda, w skrócie VWF, von Willebrand-Factor. Skutkuje to upośledzeniem krzepnięcia krwi na drodze zaburzeń przylegania płytek krwi do miejsca krwawienia, czyli uszkodzonej ściany naczynia krwionośnego, ponadto brakuje również innych czynników krzepnięcia, obecność czynnika von Willebranda przedłuża ich trwałość. W zależności od rodzaju mutacji genetycznej wyróżnia się następujące postacie choroby von Willebranda. Typ 1, najczęściej spotykana, do 75% wszystkich przypadków, dotyczy chorych z niewielkim niedoborem czynnika von Willebranda. Typ 2, wraz z podtypami A, B, M, N, typ 3, przebiegająca z nasilonymi objawami skazy krwotocznej. Czasami zdarza się tak zwana postać nabyta choroby von Willebranda. Rozwija się wówczas, gdy w organizmie ludzkim dochodzi do niszczenia prawidłowo produkowanego czynnika von Willebranda, NP, nowotwory, choroby z tak zwanej autoagresji. Jak często występuje choroba von Willebranda? Choroba von Willebranda występuje z jednakową częstością u kobiet i u mężczyzn, może występować rodzinnie. Jest najczęstszą wrodzoną skazą krwotoczną. Szacuje się, że choroba von Willebranda występuje u około 0,1% populacji, jak się objawia choroba von Willebranda. Pacjent może zaobserwować u siebie następujące dolegliwości: częste lub przedłużające się krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł bez istotnej przyczyny, skłonność do powstawania sińców, czasami z wyczuwalnymi guzkami, obfite i długotrwające miesiączki, więcej niż 7 do 10 dni, nasilone krwawienia podczas zabiegów chirurgicznych lub stomatologicznych, krwawienia po przyjęciu leków, takich jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen i tak dalej, rzadko, krwawienia z przewodu pokarmowego lub krwawienia do stawów i mięśni, ciężkie postaci choroby. Co robić w przypadku wystąpienia objawów choroby von Willebranda? W przypadku zaobserwowania zwiększonej skłonności do krwawień, zwłaszcza jeżeli podobne dolegliwości występują w rodzinie, należy zgłosić się do lekarza pozycja. W zależności od nasilenia objawów choroby, przy krwawieniach o niewielkim nasileniu wskazana jest planowa konsultacja hematologiczna, natomiast w przypadku masywnych krwawień wskazane może być pilne leczenie szpitalne. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie choroby von Willebranda? Po uzyskaniu informacji o objawach i przebiegu choroby u pacjenta, lekarz zaplanuje szereg badań, które pomogą w uzyskaniu rozpoznania. Na początku wykonuje się podstawowe badania układu krzepnięcia, do których należą m.in. czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, APT, czas protrombinowy, PT, i wskaźnik IN oraz ocena liczby płytek krwi w morfologii wraz z oceną czasu krwawienia lub okluzji w urządzeniu PFASTO, analizator funkcji płytek krwi.
niestety oceniają wstępnie układ krzepnięcia, a w razie nieprawidłowych wyników wskazują na potrzebę poszerzenia diagnostyki. Kolejnym etapem jest wykonanie badań potwierdzających rozpoznanie choroby von Willebranda. Należą do nich stężenie i aktywność antygenu czynnika von Willebranda, VWF-FAK, i aktywność kofaktora restocetyny, VWF-CO, cząstki niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tego czynnika. Ponadto wykonać należy oznaczenie aktywności czynnika 8, może być zmniejszona w przebiegu choroby von Willebranda. Ostatnim etapem diagnostyki są badania szczegółowe, które pozwalają na precyzyjne określenie typu choroby, a co za tym idzie, na ocenę rokowania, ciężkości przebiegu i ewentualnych możliwości leczenia. Jakie są metody leczenia choroby von Willebranda? Ogólne zalecenia dla chorych cierpiących na skazy krwotoczne uwzględniają m.in. unikanie leków podawanych domięśniowo, niestosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, jak na przykład kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, itd. Duże zabiegi i leczenie poważnych krwawień powinny być przeprowadzane w szpitalu mającym możliwość podania czynnika 8 oraz oznaczania aktywności czynnika von Willebranda. W przypadku krwawień należy niezwłocznie stosować zalecone przez hematologa preparaty. Obecnie u pacjentów z ciężką postacią choroby von Willebranda stosuje się desmopresynę, która jest lekiem uwalniającym pulę rezerw brakującego czynnika von Willebranda i czynnika 8 z tkanek organizmu. Możliwe jest również przetoczenie koncentratu czynnika 8, który zawiera także VWF. W postaci łagodnej w ramach wspomagania stosuje się kwas tranexamowy. Kobiety, u których stwierdza się obfite krwawienia miesiączkowe, mogą otrzymywać leki hormonalne. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie choroby von Willebranda? U znacznej większości pacjentów choroba von Willebranda ma charakter wrodzony, więc jej wyleczenie nie jest możliwe, ponieważ choroba najczęściej przebiega łagodnie. Rokowanie jest dobre. W rzadkich przypadkach nabytej choroby von Willebranda wyleczenie jest możliwe po usunięciu przyczyny, czyli wyleczeniu choroby podstawowej. Co robić, aby uniknąć zachorowania na chorobę von Willebranda? Wrodzona choroba von Willebranda ma charakter genetyczny, więc nie ma możliwości zapobiegania jej wystąpieniu. Choroba von Willebranda. Znajdź hematologa w Twojej okolicy.